Przyszedł drugi serwis pokładowy, śniadanko, tak wygląda. Każdy obywatel musi mieć zapewnioną gorącą wodę po to, żeby mógł sobie zalać zupkę chińską. Tak wygląda makieta maglewu. I on się unosi w powietrzu. Tak wygląda pociąg magnetyczny maglew. Patrzcie, co Czarek zamówił. Bez łyżki. Dobra, nie da rady. To się nazywa tłum Chińczyków. A teraz 80 yuan. 80 yuan. Najlepszy, co ja bym w życiu. Dobra, to wypipam. Perła Orientu. Jest to symbol Szanghaju. Nazywam się Andrzej Barzel i wraz z rodziną zwiedzam świat, odwiedzając miejsca znane i te dużo mniej. A w podróży, jak to w podróży, bywa różnie. Zapraszam. Tato, a gdzie teraz? Co tam moje misiaczki kochane? No to zaczął Czarek. Witamy w kolejnej podróży. Tym razem udajemy się daleko do Azji. Jedziemy aktualnie samochodem do Frankfurtu nad Menem. Tam zostawiamy auto na parkingu. I najpierw lecimy do Szanghaju. Tam spędzimy noc. I pojedziemy do zobaczyć stare miasto koło ogrodu View Garden. Przejedziemy się maglewem, czyli najszybszą koleją na świecie, która osiąga prędkość 430 km na godzinę. Jest to kolej magnetyczna. W kolejnym dniu po Szanghaju lecimy do Singapuru. Tam będziemy 3 dni później. W kolejnym czwartym jedziemy autobusem do Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Tam pozwiedzamy, z Malezji udamy się na Bali, na typowy plażing. Z Bali polecimy do Yogyakarta na wyspie Jawa i stamtąd wrócimy do Pekinu. W Pekinie odbierze nas Chińczyk i zawiezie nas na mur chiński i zostawi nas przy zakazanym mieście. Taki jest plan podróży, mam nadzieję, że wszystko wypali. Aktualnie jesteśmy w drodze do, na parking do Frankfurtu. No i tyle. Dotarliśmy na lotnisko we Frankfurcie. Czekamy teraz do sprawy biletowo-bagażowej. Nasze walizki polecą do Singapuru, a my wysiadamy w Szanghaju i tam mamy tranzyt jednodniowy. Więc czekamy do okienka, lecimy linią Air China. Mam nadzieję, że żarcie będzie wyśmienite. Ostatnio dostaliśmy brązowe jajko i wbrew pozorom to nie było zgniłe jajo, tylko to było jajo w herbacie zrobione i było całkiem spoko, jak zwykłe jajko, tylko po prostu było brązowe. Natomiast było do wyboru różne chińskie jedzenie albo bardziej europejskie. Jestem ciekaw, co tym razem nam się dostanie. Mały update. Okazuje się, że nie możemy nadać walizek do Singapuru, tylko musimy je odebrać w Szanghaju, dlatego że mają taką politykę i dopiero później, kolejnego dnia, jak będziemy mieli lot do Singapuru, je nadać. Tak samo nie dostaliśmy boarding passów do Singapuru i też wszystko musimy po prostu przejść przez procedurę odprawy biletowo-bagażowej na lotnisku Pudong w Szanghaju. Idziemy teraz. Mamy jeszcze 2 godziny ponad do odlotu. Idziemy sobie usiąść, wypić, co mamy jeszcze do wypicia, zanim przejdziemy przez kontrolę bezpieczeństwa, bo będzie trzeba po prostu wszystko wylać czy wyrzucić. Frankfurt jest jednym z największych portów lotniczych w Europie. Ostatnio, jak czytałem, w 2022 chyba drugim były dane, obsłużył 24 miliony pasażerów, co było 7 wynikiem. I to tyle chyba na chwilę obecną. Siedzimy właśnie w samolocie. Nówka odebrana od Airbusa A350 wersji 900. Miejsca jest sporo. Dostaliśmy poduszeczki i jest kocyk zapakowany. Dodatkowo są słuchawki. Takie większe. Nie będę ich otwierał.
Właśnie leci. Instrukcja bezpieczeństwa. Do czytania są czasopisma. Jest oczywiście jeszcze wersja instrukcji bezpieczeństwa papierowej. A350 ma układ rzędów jak Dreamliner 333. Jest dużo miejsca na nogi. Fotele są rozkładane z podnóżkami. Mogę powiedzieć, że na razie wszystko fajnie. Zobaczymy, co przyjdzie do jedzenia. My czekamy na start. O, właśnie się coś ruszyło. No więc przyszło jedzonko. Pierwszy serwis. Znowu była pani i znowu można było sobie wziąć coś do picia. Było do wyboru jeszcze piwko, wino. I tutaj były dwa dania do wyboru na ciepło. Są dania na ciepło. Był kurczak i ryba. Kurczak, z tego co zrozumiałem, kurczak z ziemniakami, ale Martyna już otwarła i mówi, że jest coś grzybowe. Zaraz zobaczymy. Do tego mamy bułeczkę i masełko. Tutaj mamy surówkę z łososiem, ciasteczko i taki kubek, nie wiem, do kawy albo do czego. W każdym razie. Dobra, otwieram tego kurczaka, zaraz wam powiem, jak to wygląda. Otwarłem to jedzonko i tak wyglądają ziemniaczki. Jest sos grzybowy, chyba szpinak i kawałek kurczaka. Mamy sztućce. I spróbujemy, zobaczymy jak to smakuje. Co tu widzę, że mamy? A sztućce mamy drewniane. W pakiecie ze sztućcami jest sól i pieprz i jeszcze serwetka. No dobra, to jemy. Po spróbowaniu mogę powiedzieć, że całkiem jest ok. Nie jest to wykwintny posiłek, ale jest naprawdę smaczny. Później zjemy bułeczkę czy sałatkę, a na deser ciasto. Dobra, to smacznego. Witamy w kolejnym dniu, tak można powiedzieć, bo jesteśmy cały czas w samolocie. Przyszedł drugi serwis pokładowy. Śniadanko tak wygląda. Była do wyboru frittata ze szpinakiem. To jest chyba hiszpańskie danie. Tak wygląda. Są ziemniaczki, jest omlet taki grubszy. Dodatkowo dostaliśmy croissana z dżemem i masełkiem. Sałatkę. Jogurt, no i oczywiście picie. Zestaw sztućcy, było jeszcze do wyboru wołowina, ale Zuza wzięła wołowinę i mówi, że nie jest zjadliwa. To dobrze, wziąłem tą frittatę. Tyle, ale fajnie jest, bo jest na ciepło, to jest na ciepło. W porównaniu na przykład do lotu, gdzie drugi serwis pokładowy była jakiś wrap czy kanapka, to tutaj naprawdę całkiem spoko. Dobra, my już niedługo będziemy lądować. Znajdujemy się w tej chwili koło Pekinu. Jeszcze nam zostało, weźmiemy jednostki metryczne, 1250 km do Szanghaju. Co mogę powiedzieć, jeszcze jedną rzecz, że samolot leciał z Frankfurtu przez Polskę, leciał przez Białoruś i przez Rosję. Tak więc, no i Mongolię. Air China nie ma zamkniętej przestrzeni lotniczej w Rosji, więc może sobie tą krótszą trasą lecieć. Może nawet krótsza by była przez Ukrainę. Ale no przez Ukrainę nie poleci, leci przez Białoruś i Rosję. Doleciliśmy do Szanghaju. Tak wygląda nasz samolot, którym przylecieliśmy. Idziemy teraz po darmową wizę do 144 godzin. Przy przesiadce jest możliwość uzyskania
darmowej wizy, natomiast wiąże się to z ograniczeniami, nie można podróżować po całym kraju. Ale normalnie kosztuje wiza dużo więcej. Dobra. Dobra, idziemy za tłumem i musimy znaleźć... O, jest tam. 24, 144 godziny transferowa wiza. I musimy znaleźć taki korner, bo inaczej z tego nie wyjdziemy. A kiedyś, dawno temu, skanowaliśmy swoje odciski dłoni i póki mamy odciski palców, póki mamy ważny paszport, to nie musimy tego robić. Więc wystarczy przełożyć swój paszport i wtedy można dostać taką karteczkę właśnie. I tyle. O, i teraz pójście. Tutaj mamy cudzoziemcy. Foreigner jest, ok? Dobra, odebraliśmy nasze bagaże, które będziemy musieli jutro nadać. Może uda się dzisiaj, ale chciałem wam pokazać, jak wygląda taka darmowa wiza. Tutaj macie, kiedy wjeżdżacie i kiedy wyjeżdżacie. Tu jest na 24 godziny. Maksymalnie można dostać wizę na 144 godzin. Dobra, my idziemy się do toalety i spadamy na maglewa. Albo nie, do hotelu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jesteśmy jeszcze na lotnisku w Szanghaju i powiem wam ciekawostkę. Tu jest taki automat do picia, do nalewania wody. Tu są takie dziwne kubeczki w formie takiego stożka, ale co jest najważniejsze w tym automacie, to jest to, że w Chinach dostęp do wody jest powszechny i każdy obywatel musi mieć zapewnioną gorącą wodę po to, żeby mógł sobie zalać zupkę chińską albo zrobić herbatę. I automaty... Zupka chińska nie została wymyślona w Chinach. Nie jest istotne. Nie jest istotne. Dobrze. W każdym bądź razie ta zupka chińska tutaj sprzedawana jest w takich miskach razem z widelcem i te automaty również są w pociągach, są na placach, na większych skrzyżowaniach i zawsze dają wodę na pewno gorącą. Nie wiem, czy każdy daje zimną, ale zawsze jest woda wrzątek dostępny. I w hotelach, w hostelach też to jest dostępne, jest to po prostu powszechne. Ciekawostka, rzadko bo rzadko, ale można jeszcze spotkać toalety na małysze. Mam nadzieję, że się Adam Małysz nie obrazi. Ale z reguły są normalne. Jesteśmy koło hotelu. Za chwilę pojedziemy na lotnisko, bo stąd nie ma transportu publicznego. Znaczy jeżdżą jakieś autobusy, ale po chińsku, więc w sensie z krzaczkami i ludzie nie mówią generalnie tutaj po angielsku, więc nie dogadamy się. Natomiast przeszliśmy się z Zuzą, żeby zobaczyć, obczaić tutaj okolice, bo tak naprawdę jesteśmy w tej chwili na przedmieściach Szanghaju, koło lotniska Pudong. I żeby dojechać do centrum Szanghaju, to najprościej jest z naszego hotelu pojechać autobusem, tym takim shuttle bus, który jeździ między lotniskiem a hotelem. On nas zabierze na lotnisko i stamtąd mamy maglewa do kawałek, a później trzeba się przesiąść na metro. A to mamy sklep, który jest otwarty, a w ogóle jest tutaj jest bardzo pusto ze względu na to, że mamy chiński Nowy Rok, Chińczycy świętują, jest kilka dni wolnego. Zaczął się rok smoka i możecie zobaczyć, że wszędzie są udekorowane lampionami i innymi plakatami 2024 ze smokiem i są życzenia, które mówią, że wszystkiego najlepszego, takie można powiedzieć najprostsze dla nas, tak? Większość sklepów jest zamknięta, niektóre są otwarte. Chińczycy, mimo że mają nowy rok i obchodzą go tak bardziej jak u nas święta Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym, to jednak niektóre sklepy są czynne i można zrobić zakupy. Natomiast wszelkie placówki typu banki, poczty jest pozamykane, więc nie, jeżeli będziecie w okresie nowego roku, musicie sprawdzić, czy na przykład możecie skorzystać, jeżeli byście chcieli skorzystać z banku, na przykład i wymiany juanów. O, tu jest market. Nie, musimy wracać, bo my jedziemy na lotnisko. Jeżeli byście chcieli... ale market... O, tu jest market. Market jest czynny. No, pójdziemy później do marketu, kupimy zupki. O. Ciekawe,
Jogurt będzie. Czy będzie jogurt? O, jogurt obczajmy później. A może jest ten jogurt? Która jest godzina? 52. No to musimy wracać, olejemy jogurt. Bo tu są bardzo dobre jogurty, a szczególnie jogurt. Nie są. Jogurt. Ej, no przecież zeżarłaś ten jogurt. Nie, ja nie. Tak, morolowy jadłaś. Nie. Szczególnie ja polecam jogurt o smaku orzecha włoskiego, jest po prostu przepyszny. Dobra, my udajemy się z powrotem do hotelu. Tak wygląda pusta dzielnica ze względu na ten chiński Nowy Rok. Ale jak wspominałem, niektóre interesy są po prostu otwarte. Już widzimy znaczki w kierunku metra i w kierunku Maglewa. Idziemy na Maglewa. Koszt przejazdu w jedną stronę dla jednej osoby to jest 50 juanów. Czyli jakieś 26-27 zł, coś około tego, bo 1 juan 56 groszy. Tak wygląda stacja Maglewa na lotnisku Pudong w Szanghaju. Po drugiej stronie jest stacja metra. Można... O, ludzie się zbierają, więc pewnie zaraz pojedzie. Można kupić bilety płacąc WeChatem, nie wiem, a można też płacąc normalnie. Mamy bilety, pokaż bilety. Tak wyglądają bilety na Shanghai Maglev. Trzeba przejść przez kontrolę bezpieczeństwa i tutaj idziemy na stację. Maglev kursuje co 15 lub co 20 minut, ale uwaga, o, zmienili, że jedzie tylko 300 na godzinę. Doszliśmy przez te bramki i troszeczkę czujemy się oszukani, bo my jechaliśmy z Martyną 430 na godzinę, a tutaj jest napisane, że jedzie on tylko 300. Czyli Shinkanseny są szybsze. Tak wygląda makieta Maglevu. I on się unosi w powietrzu i obejmuje tak sobą szynę magnetyczną. Tak wygląda z przodu. Zjeżdżamy na peron. O, i już stoi. Tak wygląda pociąg magnetyczny Maglev szanghajski. Idziemy nawet, możemy iść do tyłu. On jest bardzo szeroki, ma układ siedzeń 3-3. No, ale tak, tutaj możemy, czy tam, tutaj, czy tutaj. Chodź. Wchodzimy. Mamy pomieszczenie na miejsce na walizki. I w tamtą. Nie, w tamtą, nie wiem. I tak mamy, tutaj jest licznik kilometrów na godzinę. Aha, nie wiem. Ale toalety, z tego pamiętam, co to tutaj nie było. I układ siedzeń jak w samolocie. No to jedziemy i się rozpędzamy. Szybko mijają krajobrazy. Mamy 299-300. I koniec. I koniec. Minimalnie kołysze, ale ogólnie jest całkiem komfortowo. Natomiast wcześniej jechał, jak byliśmy, jeszcze raz powtórzę, 431 na godzinę. Tyle mieliśmy 6 lat temu. No nic, nic nie poradzimy. Maglev jest, ale jedzie wolniej niż Shinkansen. Aktualizacja
przeczytałem w internecie, że jednak Shinkansen jedzie 285, a na jakiejś tam trasie jedzie 300. Komercyjnie, więc no, jedzie tyle, ile Shinkansen. Jesteśmy na stacji metra. Czekamy na metro, linię zieloną numer 2. Tak wygląda. Shanghai chyba ma najbardziej rozbudowany system metra. Tych linii jest bardzo dużo. I lecą fajne czasami przepisy w na tych ekranach, w monitorach. No nie, czemu? Tu mamy mapkę, co prawda po chińsku, ale nazwę to po chińsku. Jest 18 linii metra. Prawda. A w środku pociąg wygląda tak. Ciekawość jest taka, że Martyna tutaj sięga bez problemu do tej poręczy, bo są na innych wysokościach. Tak wygląda tłum Chińczyków. Wszyscy idą albo wracają z 10 linii metra, a wszyscy po prostu jadą albo wracają ze Starego Miasta, na którym znajduje się 9 mostów nad taką sadzawką, w której pływają ryby. Tam jest też najsłynniejsza herbaciarnia w Szanghaju i świątynia Boga Miasta, która została wybudowana w celu upamiętnienia wyniesienia Szanghaju do statusu właśnie miasta. Zobaczycie później, my jak pamiętam, jak byliśmy 6 lat temu, to tych Chińczyków to było w ogóle 5 razy tyle albo 10 razy tyle. Może tak będzie, jak wysiądziemy. Raczej tak. I będziemy po prostu szli w ścisku. Idziemy za tłumem ludzi. Wyszliśmy z tamtej stacji i musieliśmy iść tędy, tam. Przejść na drugą stronę, bo taka jest organizacja ruchu. Tutaj za płotem, tym płotem, jest Stare Miasto. Tam kawałek dalej, na które właśnie się udajemy zobaczyć tą świątynię Boga Miasta i inne bardzo ładne budynki. No i oczywiście na te most dziewięciu zakrętów. Tej wiary tutaj to jest naprawdę wuchta. Generalnie idziemy za tłumem. Teraz jest jeszcze w miarę luźno. Dobrze by było, gdyby tak zostało, ale zobaczymy. I przed nami Stare Miasto, zamknięte dla ruchu samochodowego. Można tylko pieszo je zwiedzać. Są charakterystyczne zabudowania z tymi klasycznymi dachówkami. Jest jedzenie, jesteśmy głodni, idziemy coś zjeść. Ej, są na patyku te owoce. Dobra. Pełno lampionów w sklepiku, każdy ze sprzedaje. A tak wygląda kosz na śmieci. Przyszły Xiao Longbao. Tak, przyszły takie smażone pierożki, przyszły to i jeszcze jeden makaron ma przyjść. Więc powiem wam szczerze, że posmakowałem tych Xiao Longbao. Są bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobre. Tak jak powinny być. Polecam. Magda Gessler. Patrzcie co Czarek zamówił. Bez łyżki. Dobra, nie da rady. Kupujemy takie owoce w cukrze. Tak to wygląda. Są truskawki i jakieś takie truskawki i coś innego. Nie wiem, jaki to jest owoc, ale to jest całkiem spoko. No to weź to zawsze.
Kupiliśmy taki jogurt, który piliśmy kiedyś. I? Dobre, ale dzieciom chyba nie będzie smakowało, bo to bardziej jak maślanka czy coś. Okej. Okay. Takie coś kosztuje 15 juanów. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. To tak stoi. A paruje dlatego, że jest to po prostu zimne. O, tutaj też mamy. Widzicie? Też kosztuje 15 juanów. I w tym jest taka ładna szklanka. Jesteśmy już na Starym Mieście. Zobaczcie, to jest po prostu cud. Cud, to jest po prostu piękne. A ludzi tutaj? To się nazywa tłum Chińczyków. Tyle jest ludzi. Idziemy do świątyni. Chyba trafiliśmy do... Nie wiem, sklepu? Nie wiem, jak to nazwać. Że płacisz jakiś bilet i siedzisz z kotami. O, zobacz, jaki to jest kot. To jest upaśniony kot. Nie, bo... Tak, ja. Ej, a tam zobacz, taki mały. Nie wiem, nie wiem, jak to powiedzieć. Czy to jest sklep? Czy to jest... wypożyczenie kota na jakiś czas, nie mam żadnego pojęcia. Ciekawe, ale to tylko Chińczycy mogą wymyśleć. No ewentualnie Japończycy. Jesteśmy cały czas na głównej ulicy Starego Miasta. Idziemy do bramy numer 5, która jest przed nami. Tam jest wejście do festiwalu, na festiwal latarni. Zobaczymy, jak to wygląda. A tutaj... tutaj ludzie mają takiego smoka. No i zobaczcie, jeszcze dziecko na smyczy. Dziecko na smyczy. Tutaj pani ma smoka. Tu po prawej można kupić jedzenie. A tu jest wejście. No to idziemy na te wejście. Trzeba było kupić bilety na festiwal latarni. Kosztują one 80 juanów. I tutaj się wchodzi. Są skanowane te bilety. Jest oczywiście kontrola bezpieczeństwa. My czekamy na Czarka, na Martynę. Idziemy zwiedzać ten festiwal latarni. Powiem wam, że 6 lat temu było to darmowe. A teraz 80 juan. 80 juan. No Czarek zjada trzeciego patyka z truskawkami. No dobra, drugiego. No powiedz opinię, opinię. Najlepszy, co ja bym w życiu. Dobra, to wypipam. Idziemy. No i wchodzimy w świat labiryntów, małych uliczek. I zobaczcie, tu już widać te latarnie. No, powiem wam, że robi wrażenie. Tutaj tak, tutaj te lampiony nie. Ale to... to jest po prostu piękne. Cały czas idziemy w kierunku dziewięciozakrętowego mostu, który jest o tam, za tym płotem. Tu natomiast, mi się wydaje przynajmniej, jest ta herbaciarnia.
Najsłynniejsza w Szanghaju herbaciarnia. Ale tak mi się wydaje, bo nie jestem pewien. Nie mogę tego sprawdzić. Udało się dotrzeć do mostu 9 zakrętów. Według wierzeń Chińczyków 9 zakrętów miało odpędzać złe duchy ze względu na to, że złe moce nie mogły pokonać 9 po prostu zakrętów. Tak więc po przejściu tego mostu z 9 zakrętami odpędzimy wszelkie złe duchy. Żeby tutaj się dostać, czekaliśmy 2 godziny. W sumie czekaliśmy. Szliśmy za tłumem, bardzo powoli. Co chwilę są ochroniarze, policjanci, wojsko ze szczekaczkami, które co chwilę coś gadają. My nic nie rozumiemy. No i idziemy. A po lewej i po prawej stronie są platformy. Zaraz je wam pokażę. Tutaj po prawej stronie jest wejście do ogrodu View. Bardzo ładne ogrody, nie byliśmy, ale podobno warte zobaczenia. Idziemy teraz na Bund, zobaczyć Perłę Orientu i wracamy do hotelu. A po drodze Czarek zahaczy o truskawki. I jesteśmy na Bundzie, czyli na promenadzie obok rzeki. Po jednej stronie mamy dzielnicę kolonialną z bankiem, a po drugiej za rzeką dzielnicę finansową. No i charakterystyczna wieża telewizyjna nazywa się Perła Orientu. Jest to symbol Szanghaju, można kupić jako pamiątkę. Na rzece odbywają się kursy promem, możemy przepłynąć z jednej strony na drugą, możemy też wsiąść i opłynąć Szanghaj wzdłuż. Pod rzeką jest tunel tak zwany sightseeing, gdzie jest prezentowana historia Szanghaju, która jest w ogóle tragiczna, więc nie polecam tego, byliśmy, ale sam Bund, promenada. No i to miasto, te budynki, bardzo ładne. Teraz wracamy do hotelu i jutro polecimy do Singapuru. Tyle z tego dnia, życzę dobrej nocy, cześć.